Fryderyk Chopin to najwybitniejszy twórca muzyki polskiej, czołowy przedstawiciel romantyzmu w muzyce. Jest on nie tylko najbardziej znanym na świecie twórcą polskiej kultury, lecz także najpopularniejszym kompozytorem wszechczasów. Fryderyk Chopin urodził się 22 lutego 1810 roku w Żelazowej Woli, w rodzinie Mikołaja Chopina, potomka biednej rodziny z Lotaryngii, który wyemigrował do Polski w 1787 roku za hrabiami Pacami oraz Justyny z Krzyżanowskich, pochodzącej ze zbożałej szlachty, pracującej jako guwernantka u hrabiego Skarbków. Od ojca Chopin przejął solidne, oświeceniowe wykształcenie, nienaganne maniery. W kochającej atmosferze domu rodzinnego, co nie było regułą w początkach XIX wieku, Chopin z trzema siostrami, Ludwiką, Izabelą i przedwcześnie zmarłą Emilią, rozwijał zainteresowania artystyczne, rysował, inscenizował rodzinny teatrzyk. W czasie wakacji redagował żartobliwy kurier szafarski z opowieściami ze wsi. Jesienią 1810 roku rodzina Chopinów osiadła w Warszawie, gdzie Mikołaj uczył francuskiego w liceum warszawskim i prowadził pensję dla chłopców. Młody Fryderyk w atmosferze postępowego Królestwa Polskiego pobrał solidne wykształcenie. Stykał się z elitą kulturalną Warszawy. Uczy się muzyki u Wojciecha Żywnego, a w 1817 roku publikuje pierwszy utwór Polonez G-moll. Od 1822 roku kontynuuje naukę Józefa Elsnera. Od 1826 roku studiuje w Szkole Głównej Muzyki Józefa Elsnera, który w 1829 roku oceni go, akcentując jego szczególne zdolności, nazywając go muzycznym geniuszem. Powstają pierwsze większe utwory: Rondo alla Krakowiak, opus 14, trio G-moll, opus 8, fantazja na tematy polskie, opus 13. W 1829 roku wjeżdża do Pragi, Drezna i Wiednia, gdzie gra własne utwory. Sukces tych występów ugruntowuje pozycję kompozytora jako czołowego muzyka polskiego młodego pokolenia. W 1830 roku, w czasie ostatniego roku studiów Józefa Elsnera, na fali romantycznego uczucia do śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej powstają przełomowe utwory wczesnoromantycznej fazy twórczości: Koncert fortepianowy F-moll, opus 21 i E-moll, opus 11. Przed dzień powstania listopadowego Chopin opuszcza Warszawę. Dociera do Francji. Pierwsze lata pobytu w Paryżu nie są dla Chopina łatwe. Powoli wchodzi w dobre towarzystwo, pisze serię utworów uważanych za najsłabsze w jego dorobku, a w celach zarobkowych zaczyna dawać lekcje gry na fortepianie. Pierwszy koncert jako pianista daje w lutym 1832 i odnosi ogromny sukces, stając się jednym z najbardziej cenionych wykonawców. W 1838 roku związuje się z znaną pisarką i skandalistką George Sand.
zamieszkuje z nią wiejskie posiadłości. Następuje rozkwit dojrzałej twórczości. Powstają piękne i cudowne utwory. Preludium, opus 28, sonata bemol, opus 35, polonezy, mazurki, fantazje, sonaty. Dwa półpubliczne występy Chopina przed kulturalną elitą Paryża potwierdzają jego pozycję największego pianisty epoki. W 1847 roku rozstaje się George Sand. Osamotniony i schorowany wchodzi w ostatni okres życia i twórczości. Komponuje Poloneza Fantazję, opus 61, sonatę wiolonczelową, opus 65. Ostatnie Nokturny i Mazurki. W 1848 roku w celach zarobkowych wyjeżdża do Anglii i Szkocji, gdzie daje kilka koncertów i odnosi komercyjny sukces, lecz fatalny klimat jedynie przyspiesza postępy gruźlicy. Umiera 17 października 1849 roku w Paryżu. Miejsce Chopina w historii muzyki jest arcyważne i niepodważalne. Każde dziecko i dorosły powinien wiedzieć najważniejsze wydarzenia z życia tak znakomitego Polaka.